W tym roku świętujemy 200-lecie polskich archiwów państwowych. Jest to dla nas bardzo ważna okazja, aby te archiwa przybliżyć rzeszom Polaków. Przeciętny Polak wie, że w archiwach znajdują się dokumenty, niektórzy z nich pojawiają się w archiwach, załatwiają swoje prywatne sprawy, ale tak naprawdę niewiele osób wie, jakie bogactwo jest przechowywane w tych archiwach. Mówi się o dokumentach, o kilometrach półek, które zajmują te dokumenty. W tej chwili jest to ponad 260 kilometrów materiałów archiwalnych, których najstarsze pochodzą z XII wieku, najnowsze zaledwie sprzed kilku lat. Natomiast tak naprawdę niewiele osób poza pracownikami archiwów państwowych wie, jak ciekawe treści kryją te dokumenty. Treści nie tylko ważne ze względu na naszą przeszłość, na przeszłość naszego państwa, poszczególnych instytucji, rodów, rodzin, pojedynczych osób, ale też jak mogą to być treści czasem zabawne, bulwersujące, zaskakujące. Chcieliśmy poprzez tę wystawę pokazać takie mało znane, właściwie nieznane oblicze polskich archiwów państwowych. Ja pracując przez kilkadziesiąt lat już w archiwach państwowych miałem okazję wielokrotnie czytać rozmaite dokumenty, jeszcze kiedy pracowałem w archiwum państwowym w Krakowie jako zwykły pracownik tego archiwum, później dyrektor tego archiwum. Wielokrotnie takie dokumenty odnajdywałem i już wówczas taka myśl zaświtała, że może by należało pokazać niektóre oczywiście, bo tych dokumentów jest bardzo dużo, niektóre to dokumenty ludziom, aby poznali to nieznane, często zaskakujące oblicze archiwów, tego, co archiwa tak naprawdę kryją. Nam się archiwa kojarzą przede wszystkim z dużą ilością papieru, bo większość tych dokumentów wytworzona jest na papierze, to najstarsze na pergaminie, ale później głównie na papierze. I tak też te archiwa postrzegamy jako zbiór rozmaitych papierów. Tak często właśnie skrótowo i w sposób taki trywialny mówi się o archiwach. Tak naprawdę ważne jest nie to, jak te dokumenty wyglądają, ich forma zewnętrzna, ale to, co te dokumenty kryją. Przy czym dokumenty mogą być rozmaite przedmioty. Niekoniecznie musi to być tradycyjny dokument na papierze. Mogą być to rozmaite przedmioty, które też są świadectwami naszej przeszłości i niewiele osób wie, że w archiwach oprócz tradycyjnych dokumentów również jest wiele dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego, rozmaitych przedmiotów, często zaskakujących, dziwnych, które również mogą być takim dokumentem, swoistym dokumentem przeszłości, świadczącym o naszej historii. I na tej wystawie, oprócz właśnie takich tradycyjnych dokumentów, prezentujemy również takie nietradycyjne dokumenty, źródła do dziejów Polski, do dziejów poszczególnych rodów, rodzin, instytucji. Są to dokumenty, obiekty zgromadzone na tej wystawie można podzielić właśnie ze względu na ich treść, ale także ze względu na ich formę zewnętrzną. Mało kto wie, że na przykład takim dokumentem, powiedzmy dokumentem ważnym, świadczącym o tym, czym była na przykład Polska w okresie rządów komunistycznych, tak zwana Polska Rzeczpospolita Ludowa, może być kawałek deski. Prezentujemy tu na wystawie taką deskę. Jest to deska, która jest fragmentem opakowania kserokopiarki japońskiej, wyprodukowanej w latach 80., którą zakupiło Archiwum Państwowe w Krakowie. Na tej desce nadawca japoński wypisał tuszem adres odbiorcy, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, Związek Radziecki. Jest to napisane oczywiście w języku angielskim, ale dowodnie świadczy to, jakim suwerennym państwem była Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli te kilkadziesiąt lat naszych dziejów bezpośrednio po wojnie. Kiedy w Archiwum Państwowym w Krakowie, gdzie wówczas pracowałem, zauważyliśmy to kuriozum, stwierdziliśmy, że jest to kapitalny dokument, który należy zachować i tak też się stało i ten dokument obok innych cennych dokumentów, począwszy od średniowiecza, jest w zbiorach Archiwum Państwowego w Krakowie i będzie tu jednym z eksponatów na tej wystawie. Są tu rozmaite dokumenty świadczące i o tym życiu codziennym w przeszłości, począwszy od średniowiecza do czasów współczesnych, o ówczesnych obyczajach, o sprawach kryminalnych. Myślę, że oglądając tą wystawę nasuwa się nam taka myśl, że właściwie wszystko już było, że sprawy, problemy, jakimi żyjemy w czasach dzisiejszych, miały miejsce również lat temu kilkaset i społeczności nasze, nasi przodkowie zamieszkujący Kraków, Warszawę, inne miasta Polski przed laty z podobnymi problemami się zmagali. Aczkolwiek nieraz zaskakują nas pewne sprawy, choćby z dziedziny obyczajowości, kiedy na przykład czytamy XIX-wieczne sprzed I wojny światowej z całą powagą jako dokumenty urzędowe sporządzane, na przykład regulaminy
dla prostytutek, dla rozmaitych domów publicznych, które wtedy za aprobatą władz i zgodą ich funkcjonowały. Natomiast władze ówczesne z całą, jak powiem, skrupulatnością i pieczołowicie zajmowały się regulowaniem tej części życia obyczajowego. Dziś myślę, że nawet lektura niektórych tych dokumentów może ich bulwersować z uwagi na język tam użyty, na treści tam zawarte. Mogłaby być może również obiektem pewnego zgorszenia. Wówczas sprawy traktowano inaczej. Wydawałoby się, że czasy są inne, że przyzwolenie jest dzisiaj większe przyzwolenie na rozmaite zachowania. Okazuje się, że w przeszłości, powiedzmy, różnie to bywało i współczesny Polak mógłby być zaskoczony. Polak, który przecież jest codziennie świadkiem rozmaitych dziwnych zdarzeń i telewizje serwują mu rozmaite programy, że czytając te dawne dokumenty mógłby się niejednokrotnie bardziej zgorszyć, jeżeli się gorszy oczywiście, oglądając dzisiejsze programy telewizyjne. Były rozmaite w przeszłości archiwa. To nie jest oczywiście pierwsza wystawa, którą organizują archiwa państwowe. Takich wystaw były dziesiątki, setki w przeszłości. Natomiast przyjęliśmy zupełnie inną metodę przy organizacji tej wystawy. Niezależnie od doboru dokumentów specyficznych, kuriozalnych, zabawnych, kontrowersyjnych, świadectw przeszłości, dokumentów, które wiele mówią o naszych przodkach, o tym, czym zajmowali się wówczas, co dla nich było istotne, przyjęliśmy też taką metodę odmienną od tego, co było wcześniej. W przeszłości z reguły wyglądało to tak, że archiwiści gromadzili bardzo cenne, często najcenniejsze dokumenty przechowywane w ich archiwum. Wkładali to wszystko do głębokich gablot, po czym oczekiwali, że zwiedzający z wielkim szacunkiem będą pochylać się nad tymi gablotami i wzbudzi to ich zachwyt. No, często to przynosiło efekty przeciwne od zamierzonych, ponieważ te dokumenty często sporządzone w języku łacińskim, w języku niemieckim, w językach, które często nie są dzisiaj dostępne przeciętnemu Polakowi. No owszem, czasem budziły pewien szacunek, ale z reguły zainteresowanie jednak było niewielkie. Ja nawet zaryzykowałbym tezę, że wiele takich wystaw archiwiści organizowali dla samych siebie, a później dziwili się, że odbiorca zewnętrzny nie jest z tym szczególnie zainteresowany. Postanowiliśmy dokonać wprawdzie sami wyboru dokumentów, bo najlepiej znamy zasoby archiwów państwowych. Natomiast współpracując z profesjonalistami, z między innymi Narodowym Centrum Kultury, z Naukową Akademicką Siecią Komputerową, ale także z profesjonalną firmą zewnętrzną, która jest bardzo doświadczona i w przygotowywaniu wystaw, postanowiliśmy stworzyć coś zupełnie nowego, coś dla ludzi, coś, co łatwo można będzie oglądać. Nie w postaci właśnie oryginalnych dokumentów, ale często w postaci powiększonej, w postaci takiej, że oto wskazujemy, wręcz podkreślałem pewne treści istotne w tych dokumentach, aby łatwiej można było się z nimi zapoznać. Myślę, że taka wystawa może być o wiele ciekawsza i zwiedzający może o wiele więcej wynieść z takiej wystawy niż z takiej tradycyjnej, gdzie oryginalne dokumenty spoczywają w głębokich gablotach. Ja uważam, że to jest ciekawa lekcja historii, bo historii można uczyć rozmaicie. Myślę, że większość Polaków, w ogóle większość ludzi chyba na świecie, niechętnie przypomina sobie swoje własne lekcje historii sprzed lat. Stąd też i wiedza na temat historii jest tak niewielka, czego dowodzą rozmaite sondaże i badania. Zastanawiam się nad tym, że gdyby może właśnie i programy szkolne były inne, gdyby częściej organizować takie wystawy, pokazując te ciekawostki z przeszłości, ale poprzez te ciekawostki zarazem pokazując tą naszą przeszłość, to być może i wiedza byłaby większa, i zainteresowanie większe, i mniej ludzi narzekałoby na to, jak historia jest nudna. Może rzeczywiście byłaby szansa wtedy na to, na realizację tej znanej łacińskiej maksymy historia jest magistra vitae, czyli historia jest nauczycielką życia, bo tak naprawdę obserwując to, co się wokół dzieje, historia chyba jeszcze nigdy nikogo niczego nie nauczyła.